Przez te 10 lat odwiedziło nas naprawdę bardzo dużo osób, przede wszystkim szukających swoich korzeni, bo oprócz grup szkolnych, które jak gdyby jak kolekcje historii odwiedzają muzeum i traktują to jako taki wykład historyczny, odwiedzają nas również rodziny nie tylko z Polski, ale wiadomo i z zagranicy, które szukają swoich korzeni, bo kiedyś o tych powstaniach śląskich nie mówiło się za wiele. Stąd ta ekspozycja, która traktuje rzeczywiście tylko okres powstań śląskich i plebiscytu. Ludzie się bardzo tym tematem interesują. Te wszystkie wydarzenia, które my organizujemy, oprócz obchodów rocznic powstań śląskich, ale również te projekty edukacyjne, one generalnie traktują wszystko o historii tego regionu, nie tylko o powstaniach, ale o historii miasta. Nasz pomnik taki wirtualny powstańców śląskich zawiera tam około 20 tysięcy nazwisk uczestników powstań śląskich, ale oczywiście zdarzają się osoby, które w domu trzymają różnego rodzaju dokumenty, fotografie, odznaczenia. Przychodząc do nas mają nadzieję, że zobaczą to nazwisko tego swojego przodka na pomniku, a okazuje się, że takiej osoby nie ma. Stąd mogą zostawić kserokopie, oryginały do weryfikacji przez dział historyczny i my oczywiście potem uzupełniamy i wciągamy tą osobę na listę tych powstańców. Mój ojciec brał we wszystkich trzech powstaniach udział. Brat ojca najstarszy był pilotem, zginął, prawda, jak w Piłsudski tworzył w Austrii. W ogóle armię, prawda? Drugi był szefem urzędu celnego, Paweł w Bytomiu. Też go wyprowadzili w nocy i gdzieś tam między Tarnowskimi, bo w Lasowicach był taki punkt zborny, obóz taki, prawda? To tam był Coland. Między miasteczkiem a Lasowicami. To tam w tym lesie go kazali im się, bo jeszcze jednego wyprowadzili z Żyglina, kazali im se groby wykopać i takich tam zamordowali. Nikt nie wie, gdzie leży. Kobiety w plebiscycie i powstaniach śląskich to był projekt, który ma upamiętnić działalność kobiet w okresie lat 1919-1921. W ramach tego wydarzenia bardzo wiele się dzieje. Koncert kwartetu smyczkowego, wystawa plenerowa poświęcona kobietom okresu lat 1919-1921. Pokaz rowerów zabytkowych, czyli grupy rekonstrukcyjnej, wykład historyczny, no i wiele, wiele więcej dla pasjonatów historii i tych, którzy z historią nie są za pan brat. Kobiety naprawdę miały duże znaczenie, jeśli chodzi o powstanie śląskie. Było ich mniej więcej 2000 w trakcie tych powstań. Pełniły funkcję sanitariuszek, lekarek, jedną z tych lekarek prezentujemy tutaj dzisiaj na wystawie, również urzędniczek, maszynistek, więc to były takie funkcje urzędnicze i sanitarne. Służby sanitarne były bardzo aktywne, a tutaj dzisiaj będziemy prezentować jedne z najbardziej aktywnych, czyli m.in. Marię Kujawską, która w powstaniach śląskich była jedyną lekarką, która uczestniczyła, jedną kobietą lekarką, a później w międzywojnie była m.in. posłanką na Sejm Śląski. Oprócz tego Janina Omańkowska, czyli kobieta, która otworzyła pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego, Halina Stęślicka, czyli kobieta, która została posłanką na Sejm, i 7 innych bardzo wartościowych kobiet, których historię warto znać.